6 maja 2020 roku w telewizji publicznej odbyła się debata prezydencka. Michał Adamczyk, witam Państwa przed nami. Debata prezydencka. Zasady debaty przedstawił prowadzący pan Michał Adamczyk. Za chwilę usłyszą państwo pięć pytań w pięciu różnych kategoriach tematycznych. Każdy z kandydatów w każdej rundzie będzie miał dokładnie jedną minutę na odpowiedź. I tu od razu ważna uwaga. Być może niektórzy z państwa przygotowali sobie gotową minutową wypowiedź. Na to będzie czas, ale na końcu, bo każdy z państwa otrzyma również minutę na swobodną wypowiedź. Wcześniej jednak bardzo proszę o konkretne odpowiedzi. Na konkretne pytania. Upływające czasy odpowiedzi Państwo, czyli nasi widzowie, będą mogli obserwować na ekranach swoich telewizorów, a kandydaci na monitorze. Tutaj w studiu, oczywiście. A taki dźwięk. Będzie oznaczał koniec czasu na odpowiedź. Odpowiedzi nie na temat mogą być przerywane przez prowadzącego debatę kosztem czasu przysługującego kandydatowi. Jeśli kandydat swoją wypowiedzią naruszy prawo, jego mikrofon może zostać wyłączony. Mam nadzieję, że zasady tej debaty są jasne, a zatem zaczynajmy. Jeśli chodzi o zasadę konkretnego odpowiadania na pytania, to jeden z kandydatów, pan Paweł Tanajno, nie odpowiedział praktycznie na żadne pytanie. Tak naprawdę przez całą debatę opowiadał o braku pomocy dla przedsiębiorców w okresie obecnego kryzysu oraz w imieniu przedsiębiorców, Opowiadał, w jak fatalnej są obecnie kondycji. Link do całej debaty umieszczam w opisie pod nagraniem. Pojechałbym do pana Jacka, który prowadzi e, warsztat samochodowy i stara się utrzymać swoją rodzinę, spłacić kredyty, zapłacić leasing, ale nie może tego zrobić, bo rząd e, Morawieckiego wystraszył ludzi i nie ma klientów. W pierwszej rundzie kandydaci na prezydenta Polski musieli odpowiedzieć na następujące pytanie: w której zagranicznej stolicy złoży pan, pani swoją pierwszą o. Oficjalną wizytę po objęciu urzędu prezydenta. Andrzej Duda, z pierwszą wizytą, udałby się do Rzymu, powiedział, że oznaczałoby to, że epidemia we Włoszech minęła. Robert Biedroń stwierdził, że partnerami Polski powinni być Niemcy i Francuzi i stolice tych państw odwiedziłby w pierwszej kolejności. Szymon hołownia na pewno odwiedziłby Kijów, ponieważ w jego opinii niepodległa Ukraina, to nasza racja stanu. Pan Szymon wymienił również Berlin i Paryż. Krzysztof Bosak odwiedziłby. Bud Ponieważ Węgry dumnie bronią swoich wartości konserwatywnych, swoich interesów oraz prowadzą politykę wielowektorową, Marek Jakubiak zapowiedział, że tak jak pan Krzysztof Bosak odwiedzi Węgry. A to tylko i wyłącznie dlatego, że pamiętam jak stanęli murem za nami wtedy, kiedy cała Unia, Euro Unia Europejska krzyczała na nas i zdzierała z nas szaty porządnych chrześcijan. Mirosław Piotrowski zapowiedział, że w pierwszej kolejności odwiedziłby Waszyngton, gdzie zadałby pytanie prezydentowi Donaldowi Trumpowi, co z ustawą 447. Władysław Kosiniak-Kamysz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Paweł Tanajno oraz Stanisław Żółtek nie odpowiedzieli konkretnie na pytanie. Nie ma tu potrzeby się popisywać, do kogo pierwszy pojadę. Pojadę do tego, kto się na to też między innymi zgodzi, bo cały zambaras, żeby dwoje chciało naraz. W drugiej rundzie padło następujące pytanie. Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju gospodarczego z ostatnich lat? Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że z kryzysem można sobie poradzić dzięki dobrej współpracy między rządem, prezydentem i większością parlamentarną. Wspomniał również o pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Stanisław Żółtek powiedział, że wystarczy uwolnić gospodarkę od biurokracji, zmniejszyć i zlikwidować podatki. Robert Biedroń zapowiedział, że po objęciu urzędu prezydenta Polski w ciągu 100 dni doprowadzi do likwidacji umów śmieciowych. Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że ludzie potrzebują zwolnienia z ZUS, szybkich kredytów oraz ulg w czynszach. Mirosław Piotrowski i zapowiedział, że jak zostanie prezydentem Polski, to obniży podatki, nie podpisze ustaw wprowadzających nowe podatki oraz tych podwyższających podatki. Władysław kosiniak kamysz przedstawił gotowe projekty ustaw o wsparciu dla emerytów oraz o funduszu płynności. Szymon Hołownia zapowiedział wprowadzenie pięć projektów ustaw antykryzysowych. Projekty zakładają podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 2080 zł. Wsparcie finansowe dla samorządów, zwolnienia z danin publicznych na pół roku, wprowadzenie prostych kredytów obrotowych dla firm oraz przejęcie przez państwo pensji pracowników. Krzysztof Bosak przedstawił dwa projekty ustaw o podniesieniu kwoty wolnej od podatku oraz o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców. Paweł Tanajno i Marek Jakubiak nie udzielili konkretnej odpowiedzi na pytanie. My, przedsiębiorcy, potrzebujemy pomocy już teraz, bo umieramy na waszych oczach. Jeżeli przedsiębiorcy nie będą wpłacać podatków, to państwo nie będzie miało pieniędzy na utrzymanie podstawowych swoich cech, a więc lecznictwa, a więc całego aparatu skarbowego i państwowego. Proszę państwa, przedsiębiorca nie jest wrogiem. W trzeciej rundzie kandydaci mieli opisać swoją koncepcję zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego i militarnego. Szymon Hołownia stwierdził, że bezpieczeństwo narodowe to nie tylko armia. Pan Szymon chce zmienić Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na nowoczesne Centrum Bezpieczeństwa Polaków. Zapewniał, że co kwartał będzie zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Bezpieczeństwo energetyczne mają według pana Szymona zapewnić odnawialne źródła energii oraz rozproszona energetyka. Według pana Marka Jakubiaka należy dozbrajać armię. Andrzej Duda stwierdził, że bezpieczeństwo militarne zapewnia nam sojusz z USA. Bezpieczeństwo energetyczne ma nam zapewnić Baltic Pipe, który wkrótce będzie w budowie oraz gazoport w Świnoujściu. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza bezpieczeństwa Polski nie zabezpieczy sama armia czy sojusze tylko wspólnota narodowa. Mirosław Piotrowski zadbałby o modernizację wojsk rakietowych oraz zarządziłby dyslokację wojsk na wschód. Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że potrzebna jest modernizacja armii i musimy zainwestować w energię odnawialną. Stanisław Żółtek chciałby, by Polska miała własne wojsko. Krzysztof Bosak zainwestowałby w modernizację wojska. Stwierdził, że musimy prowadzić suwerenną, wielowektorową politykę zagraniczną i obronną. Według niego musimy sprzeciwić się Unii Europejskiej. W zakresie tak zwanego projektu Nowego Zielonego Ładu. Robert Biedroń stwierdził, że zamiast armii Macierewicza potrzebujemy armii pielęgniarek. Musimy inwestować w odnawialne źródła energii oraz uczestniczyć w projekcie Nowego Zielonego Ładu. Paweł Tanajno nie odpowiedział na pytanie. Powinniśmy poważnie potraktować sprawy obrony narodowej i przypomnę, że poprzednie rządy konsekwentnie budowały i realizowały modernizację armii. Nie mamy rozwiązanej sprawy yy, rakietowej, nie mamy nadal śmigłowców, samoloty ciągle nie są na, na naszych lotniskach. Nie zainwestowaliśmy, nie włączyliśmy do produkcji sprzętu obronnego polskiej grupy zbrojeniowej zbronienio, Ciągle słyszymy hasła, a tak naprawdę nie ma tutaj żadnego modelu wypracowanego. W czwartej rundzie kandydaci mieli odpowiedzieć na następujące pytanie. Do kogo powinien należeć ostatni głos? Do państw Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej? Europa państw, czy państwo Europa? Ku mojemu zdziwieniu żaden z kandydatów nie odpowiedział konkretnie na to pytanie. Jak zauważył Krzysztof Bosak. W pierwszej kolejności muszę zauważyć, że nie jest to pytanie o ustrój naszego państwa, jest to pytanie o politykę zagraniczną, bo Unia Europejska to forum polityki zagranicznej państw europejskich. W piątej rundzie kandydaci odpowiadali na pytanie, czy podpisaliby ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego. Oraz ustawę wprowadzającą małżeństwa homoseksualne. Małgorzata Kidawa Błońska oraz Paweł Tanajno nie odpowiedzieli na pytanie. Żaden z reszty kandydatów nie podpisałby ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o ustawę wprowadzającą małżeństwa homoseksualne, to jedynie Robert Biedroń jako prezydent Polski podpisałby taką ustawę. W polityce jest się dla zmiany. W polityce trzeba mieć czasami odwagę. Żeby powiedzieć coś. Co może nie jest popularne, ale sprawia, że ludziom żyje się po prostu szczęśliwiej i lepiej. Kiedy byłem w Sejmie, głosowałem przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Ale w tej drugiej sprawie uważam, że jak równość to równość. Bo na to, jeżeli chcecie być strażnikami Konstytucji, umówiliśmy się właśnie w tej Konstytucji na równość. Na koniec debaty każdy z kandydatów miał minutę na swobodną wypowiedź. Zlikwidujmy podatek. Najgorszy dochodowy, PIT, CIT, zmniejszmy pozostałe. Zlikwidujmy część yy, 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 koncesji, yy, różnego rodzaju yy, nakazów i, i zakazów. To jest tylko broń przeciwko nam. Gwarantuję Państwu, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skorzystam z inicjatywy ustawodawczej i obniżę bardzo obniżę podatki. Powiem stop podatkom, nie podpiszę żadnej ustawy, która podwyższa podatki. Polska potrzebuje prezydenta, który będzie strażnikiem konstytucji. Tak, strażnikiem konstytucji, bo jeżeli prezydent łamie te zasady, nie można budować demokratycznego państwa. Będę prezydentem, dla którego każdy Polak będzie ważny, niezależnie jakie ma poglądy, skąd przyszedł. Każdy w naszym kraju powinien czuć się bezpiecznie. Znacie mnie. Jestem zwykłym chłopakiem z ulicy kolejowej w Krośnie. Przeszedłem długą drogę, żeby stanąć dzisiaj tutaj i zostać politykiem. Jestem w polityce dla zmiany, nie dlatego, żeby trwać, nie dlatego, żeby konserwować to, co wszyscy pozostali kandydaci. Tak, i macie Państwo rację, nie będę klękał przed biskupami, jak oni wszyscy. Ale będę walczył o sprawy ważne dla Polek i Polaków. Jeżeli zbojkotujecie te wybory, to nie będzie drugiej tury, bo kandydat Andrzej Duda wygra w pierwszej. A na to po ostatnich pięciu latach Polska nie może sobie pozwolić. Bojkot nie ma sensu. Jeżeli nie siedzisz przy stole, skończysz w karcie dań. Nie da się wygrać wyścigu stojąc w miejscu. Teraz jest czas walki. Nie bojkot, a zwycięstwo daje szansę na to, że skończymy samowładztwem z rządami, które traktują... Obywateli, jak poddanych, a nie jak gospodarzy. Proszę o wsparcie. To nawet odniesienie się do mnie dzisiaj, Andrzeja Dudy, pokazuje, że obawia się mnie w drugiej turze najbardziej. Te minione prawie pięć lat to był dla Polski dobry czas czas dobrze prowadzonej gospodarki, czas programów społecznych, dzięki którym zyskała polska rodzina. 500, plus, wzrastające wynagrodzenia, inne programy społeczne, jak 300, plus, czyli dobry start to wszystko dało polskiej rodzinie znacznie lepsze życie. Obok tego polscy seniorzy, Zyskali wreszcie godziwą waloryzację rent i emerytur, zyskali 13. emeryturę. 7 maja o godzinie 16 w centrum Warszawy dojdzie do największego protestu prawdziwej opozycji. Postawimy się rządowi PiS i dyktatorowi z Nowogrodzkiej. Usłyszeliście dzisiaj piękne słowa, ale pamiętajcie, że to są słowa polityków. Im chodzi o interes ich partii, a nie interes obywateli. Chodzi o milionowe subwencje, o pieniądze, o tak zwane polityczne koryto. Udało mi się wybudować kilka przedsiębiorstw, a tak naprawdę to uratować kilka fabryk przed AWS-em i innymi organizacjami politycznymi, które w latach 90. zamykały wszystko, co polskie, przekazując to w ręce zachodnie. To, że te wszystkie przedsiębiorstwa udało się uratować, to była determinacja, wiedza i e, praca. Moje idee to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza. Dumna obrona polskich interesów na forum międzynarodowym, w relacjach z Amerykanami, w relacjach z Izraelem, w relacjach z Unią Europejską, w relacjach z naszymi sąsiadami, jak Ukraina czy Litwa czy Rosja. Tutaj wszędzie musimy dumnie bronić swoich interesów i ja. Gwarantuję to, że bez żadnego zawahania, czy to na forum wewnętrznym, czy na forum międzynarodowym, będę mówił jak jest. W mojej opinii najlepiej podczas debaty wypadli Krzysztof Bosak oraz, ku mojemu zdziwieniu, Szymon Hołownia. Panowie odpowiadali na pytania, przedstawiali konkretne postulaty, a nawet czasami w tej jednej minucie udało im się wbić lekko szpilkę, prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Druga sprawa, no to oczywiście złamane obietnice prezydenta Andrzeja Dudy. Miała być ustawa o kwocie wolnej, nie została zrealizowana. Miała być pomoc frankowiczom, nie została zrealizowana. Miało być y, wsparcie dla przedsiębiorców, a prawo gospodarcze jest pisane na kolanie. Tarcza antykryzysowa okazała się betonowym kołem ratunkowym rzuconym tym, którzy toną. Y, toniemy w morzu nowych przepisów. 24 nowe procedury administracyjne wprowadzane w ramach tej tarczy. Nieustanne nowelizacje. Nic z tego dobrego nie będzie. Jeżeli pytanie brzmi o to, co to znaczy Europa Narodów i co to znaczy ojczyzna, to ja myślę konstytucja. To ja myślę polskie prawo, które jest w Polsce również przez prezydenta łamane. Pięknie tutaj prezydent Andrzej Duda powiedział właśnie o bronieniu suwerenności państw narodowych, ale przypomnijmy, że pan, panie prezydencie był w obozie tych, którzy przesuwali kompetencje polskiego rządu na forum unijne, między innymi aktywnie popierając traktat lizboński i wszystkie kolejne traktaty centralizujące Unię Europejską. To właśnie na bazie tych traktatów w tej chwili nam się narzuca różne rzeczy czy blokuje reformę sądownictwa, którą pan przecież popierał? Dopiero teraz zderzyliście się z konsekwencjami decyzji, które podejmowaliście w przeszłości. Będę zwoływał co kwartał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, którą poszerzę nie tylko od tych czynnych polityków, ale i tych byłych, na przykład byłych prezydentów, zapraszając do niej choćby pana prezydenta Andrzeja Dudę. Na drugim miejscu umieściłbym pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Został przez prezydenta Andrzeja Dudę wywołany do tablicy, a pytanie w piątej rundzie było według mnie pisane specjalnie właśnie pod pana Kosiniaka Kamysza. Złożyłem w polskim sejmie 31 projektów ustaw, tylko prezydent Lech Kaczyński złożył ich więcej. Wśród wszystkich prezydentów do tej pory, którzy byli po 89 roku w jednej kadencji. W związku z powyższym ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Między innymi wśród nich była przede wszystkim ustawa obniżająca wiek emerytalny. Tak, tak. Panie kandydacie Władysławie Kośniak-Kamysz. Wiek emerytalny, który pan podwyższał między innymi swoimi podpisami. Mam tutaj dokumenty, które te pańskie podpisy potwierdzają. Bo pan był wtedy ministrem, który był za to odpowiedzialny. Drodzy państwo, jest pierwszy sukces tej debaty. Andrzej Duda odniósł się do innych kandydatów. Byłby pan niezłym archiwistą, poszukał pan w archiwum. Tak, zmiana wieku emerytalnego była po to, żeby podnieść wysokość świadczeń, ale została zanegowana i do tego nie ma powrotu. Choć podczas pana kadencji wiek emerytalny rolników wzrósł o 5 la, lat z dnia na dzień. Pytanie, co z głodowymi emeryturami? Bo 180 tysięcy osób za pana kadencji, 180 tysięcy osób więcej pobiera emeryturę poniżej minimalnej emerytury. Co z wzrostem ubóstwa, wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego do 20% u emerytów? Jest na to rozwiązanie, emerytura bez podatku. Na trzecim miejscu umieszczam prezydenta Andrzeja Dudę oraz Mirosława Piotrowskiego. Prezydent Andrzej Duda nie miał łatwo, był atakowany, a mimo to odpowiadał merytorycznie na pytania, chociaż to nie był ten sam charyzmatyczny i mówiący z błyskiem wokół Andrzej Duda, co w 2015 roku. Współpraca w ramach Unii Europejskiej jest bardzo ważna. Dziś mamy bardzo dobrą współpracę transatlantycką. Mamy świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wielokrotne moje spotkania z panem prezydentem Donaldem Trumpem jeździmy dzisiaj do Stanów Zjednoczonych. Bez wiz, więc to pokazuje, że tu relacje są bardzo dobre. Chciałbym, żebyśmy pomogli też Unii Europejskiej wyjść z tego kryzysu, żebyśmy byli tutaj aktywni, żebyśmy dalej budowali współpracę państw Unii Europejskiej w ramach Trójmorza, którą rozpoczęliśmy pięć lat temu. Pan Mirosław Piotrowski, którego nazywam też bratem Ryszarda Petru, również merytorycznie odpowiadał na pytania, chociaż wątpię, żeby za tydzień ktoś go pamiętał. Panie Prezydencie, Pan przez pięć lat nie przyjechał do Parlamentu Europejskiego, nie przemawiał Pan w Parlamencie Europejskim, inni prezydenci przemawiali, zabiegali o interesy swoich obywateli i państw. Konflikt z Unią Europejską da się załatwić w tydzień, powtarzam, w tydzień, tylko trzeba chcieć. Co do reszty kandydatów to było średnio. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska potrzebowała czasu, żeby się rozkręcić. Stanisław żółtek mówił niewyraźnie i często był bardziej zabawny niż merytoryczny. Marek Jakubiak o dziwo wypadł słabo merytorycznie. Według mnie to kwestia krótkiego czasu na odpowiedź. Niektóre wypowiedzi Roberta Biedronia były absurdalne i nieprawdziwe. 4 miliony ludzi w Polsce dzisiaj ma kredyty hipoteczne, 3 miliony ludzi, w tym wielu młodych ludzi, czeka na swoje mieszkanie. To trzeba uregulować. Zrobiłem to w Słupsku. I zrobię to w całej w Polsce. Stworzę wielki program budowy tanich mieszkań na wynajem. Słyszeliście, żeby Robert Biedroń wybudował w Słupsku tanie mieszkania na wynajem? Ja też nie. Paweł Tanajno nie odpowiedział na żadne pytanie, dlatego wypadł według mnie najgorzej. Na koniec kilka mniejszych spraw. Po pierwsze, widzowie zgłosili problem z zegarem odliczającym czas, który został kandydatowi na odpowiedź. Podobno odejmował sekundy niektórym kandydatom. Dobromir Sośnierz wyjaśnił ten fenomen. Że mają złą synchronizację zegara z wyświetlaczem, który odświeża się powiedzmy co 1,5 sekundy. Przez to co 20 sekunda przeskakuje badanie stoperem potwierdza teorię. Po drugie, mała ciekawostka. Krzysztof Bosak miał na swoim stanowisku biało-czerwoną flagę, a Małgorzata Kidawa Błońska plakat z napisem Konstytucja. Po trzecie, cała debata i tak nie miała sensu. Ponieważ okazało się, że wybory prezydenckie 10 maja się nie odbędą. Najprawdopodobniej zostaną przesunięte na lipiec. Kiedyś symbolem walki z ustrojem i zwycięstwa z niesprawiedliwym ustrojem był długopis. Dzisiaj długopis stał się symbolem wierno-poddańczej polityki Andrzeja Dudy wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jakie są Wasze odczucia po obejrzeniu debaty prezydenckiej 2020? Kto według Was wypadł najlepiej, a kto najgorzej? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.